stanie, ale tylko tu ma garba. Siemanowskim, cześć, Michał Chyłkowski, Wagner Fishing Polska. Obok jeszcze jest Grzesiu Chlebowski. Przyjechaliśmy dzisiaj nad polskie Ebro. A gdzie dokładnie, to musicie bacznie oglądać ten film, ponieważ są tu ogromne ryby. Spróbujemy je przechytrzyć. A na wstępie też chciałbym wszystkim podziękować za każdą subskrypcję, za każdą łapkę w górę. Trzymajcie kciuki, bo przyjechaliśmy na 3 dni ostrej łupanki. Mam nadzieję, że coś ciekawego wyjedzie, więc będzie się działo. Elo. Łodzi ze sobą nie zabraliśmy, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez Marcina Jońskiego na jego rejony. On ma piękną łódzkę 390, taką samą jak ja, więc te same siodło. Właśnie idziemy do Marcina, zaraz będziemy wodować łódkę. Chwilę ogarniemy się i ruszamy. No i jest Marcin, zobaczcie, 390 skrylla. Trochę krótszym pokładem niż moja terrowa. Dlatego dwa plotery Garmina. Cyk. Panoptix, uzbrojony jest po zęby, Honda czy Yamaha 40, będziemy ją wodować, chwila przerwy i ruszamy. Trochę wieje, ale przestanie wiać koło godziny 17 i potem już totalnie siądzie wiatr, będą idealne warunki. Dzisiaj jest trochę zimno, jutro będzie cieplej, więc może coś ciekawego wyjedzie. Grzesiu już wchodzi, już Grzesiu, już. Ma dywan, będzie dywan. Jak w domu, taki cygański. Może kluczyka nie ma, ale to jakoś dam radę. No tam celuje, dobrze? No tak średnio, ale okej. Okay. O ty, na centrum, weź zaczynam koło, nie wiecie. Wiecie? Ogarnięty. Tak. Puścić? Dobra, już jesteśmy. Jest kapitan Marcin. Grzesiu tu już wiąże zestaw. My jesteśmy majtkami jesteśmy tutaj na jego łodzi. On tutaj dowodzi, więc zobaczymy, co będzie się działo. Płyniemy na pierwszą miejscówkę, jak Grzesiek na razie wiąże zestaw. Będziemy łowić przede wszystkim na robaki. Na robaki będziemy tylko łowić, prawda? Tylko na robaki. Żywca nawet tutaj nie można chyba łowić. Na żywca. Czy jak nie, można. Tylko nie skutkuje tak jak... Nie skutkuje, jak dobra. Tak, zobaczcie, o, są łódki jakieś w tej łodzie stoją, łowią na bidera. Nie wiem, czy już wiecie, gdzie jesteśmy, może już po filmie na początku, jak byliście, już wiecie tak naprawdę, to dajcie znać mi w komentarzu, gdzie jest te polskie Ebro, co mówiłem. No i nic, zaraz dopływamy i za parę minut się widzimy. Dobra, jesteśmy już 2 godziny na wodzie, widzieliśmy parę fajnych ryb. Ciężko było je na razie napłynąć, ale uczymy się u wody. Grzesiu teraz skoczył już za stery, próbujemy napłynąć tak jak robimy to w Szczecinie. Zmieniliśmy trochę ciężar firebola z rozsówkami, ponieważ jest uciąg wody lekki, ciężko precyzyjnie zjechać. I próbujemy, zobaczymy, uczymy się wody, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że coś wyjdzie, a ryb jest naprawdę sporo. W Szczecinie to tyle, nie widzieliśmy ryb w ostatni czas jak dzisiaj, więc może coś z tego będzie. Tak, to lepiej jechać w tamtą, czy tamtym brzegu. Naprzeciwko tego filara. Na pokład.
Bo nic nie widać, jak kamerze. Pokładuk. Wiesz, już ciemno, nie ma. On nie idzie. Nie ma szans. Nie. Gdzieś daj światło od tej strony, jak możesz. No. Ja już podałem robaczki, uderzył. Cały dzień pływaliśmy razem i ciężko było coś nam wydubać. Ale on jedzie z roli grubo. Ja żebym do ciebie nie wszedł. Ładnie chodzi. Proszę, weź mój telefon. No bo mój wyłączyłem. Co ci się dzieje? Cześć. Ja pierdolę. Masz kamerę? Bąble dał? Dał bąble. Ale ma łebie. Tak jak widzieliście, pierwszą rybę już piękną złowiliśmy. Teraz napływamy. Marcin podaje zestaw. Kolejną, Grzesiu napływa. Trzymajcie kciuki. Ile uklei, zobaczcie. Masakra. Dobra, wstaliśmy, 5:30, pokażę wam, jak to wyglądało, w jakich warunkach zasnąłem. Tu samochód, moje łóżko karpiowe. O, Grzesiu spał przed autem, ja za autem. Grzesiu już łapiał konia, Marcin tam spał. Powiem wam, że akcja niesamowita, zasnęliśmy wieczorem, ale najpierw były słonie, potem były małpy. I jeszcze chyba żyrafy, nie wiem, bo po drugiej stronie, o tam, jest zoo i warunki naprawdę do zasypiania, rewelacja, prawda Grzesiu? Tam jakiś kot już jest, tygrys albo coś. Tygrys? Tygrys albo lew. Ale ja myślałem, że nosorożec. Nie, to jest okonki biorą? No nie. Nie biorą. Dobra, my szykujemy się, kawka, i ruszamy na kolejną rundę, oby dzisiejszego dnia działo się tak jak wczoraj. Wczoraj jedna ryba wyjechała, to dzisiaj muszą bynajmniej dwie wyjechać. Ja jeszcze rano tak nie umiem dobrze jeść, więc jogurcik. Marcin tutaj przygotowuje kawkę. O, wódeczka w czaczkach stoi gotowa. I jak tam, Marcin, podsumowanie wczorajszego dnia, jedna ryba wyjechała? Wyjechała jedna ryba. Mogliśmy jej trzy złowić jeszcze, no, były szanse. Tak, i świra ganialiśmy na wieczór. No. Także w sumie było dosyć fajnie. Więc dzisiaj potem zaczniemy, Marcin mówi, od trollingu. My, dla nas to nowość rano, ale będziemy podczas płynięcia szukać też ryb, jak coś zaznaczamy punktem i wtedy zwrócimy tam zwertem. No i potem wrócimy na śniadanie i kombinujemy, co dalej. I mamy zwerta, kolejną rybę. Fajnie. Ale ładnie zajebał. Tak, o, jest. Nie. No ładnie, nie, ładne. Ładna ryba. Szybko wyszedł. Ładnie. No, 170 ma. Dziękujemy. 170 ma. Dobra, mamy dwie ryby, jedna dwumetrowa, druga mniejsza. Chodźcie, pokażę wam. Mierzymy teraz pierwszego. No dobra, no co ty? No dziękuję. 170 ma? Nie, 169. No. 169. A ta? Jest 200? Jest. 203. 203.
udało się dwumetrowego przebić. Ledwo, ale się udało. Ale fajnie przystrzelowo, nie? Dobra, pomiar zrobiony, tak jak widzieliście, 203-169. Za mną Marcin, który zaprosił nas do siebie na te polskie Ebro, czyli Wisła w Płocku. Jeszcze zobacz, jakie piękne ryby. W bardzo dobrym stanie, ale tu ma garba. Ma garba pięknego. I co? Stara ryba. Baby. Dwie piękne sztuki. Jeden troszkę mniejszy, baby. Drugi jego brat starszy. Wypuszczamy. Dobra, ruszamy dalej. Przebraliśmy się, krótka sesja. Ryby już poszły w idealnym stanie do wody. Wygląda to tak, że wszystkie, jak namierzamy sumy, chowają się między skałami w jakichś dziurkach. Trzeba idealnie tam na północ podać ten zestaw. Rano mieliśmy bardzo ładną, wielką rybę pod zestawem, pod naszą przynętą, ale w ostatniej chwili zrezygnowała. No i tak jak widzieliście, Marcin podał robaczki rybie 169 i stała za kamieniem. I zjechały tylko robaki za kamień, tylko od razu był strzał i siedzi. Ruszamy teraz trochę w górę rzeki, na dziki odcinek, więc zobaczymy, co tam jest. Dalej nie ma ryby się po południu, ale mamy super hamburgery. Marcin zamówił. Głodny? Nie. Nie. To daj. Jak było na Dzikiej Wiśle? No to bardzo fajnie było. Polecam każdemu przejechać się z Płocka na Trosze. Jest 1,5 godziny 40. Z małymi postojami na środku rzeki. No, z powrotem było już lepiej. Z powrotem. Sumiasz powinien się przejechać do Tak, to trzeba odhaczyć to. To tak, trzeba być na Ebro, to tak trzeba być w Troszynie. Tom Ant, dzięki. I nasza przygoda z Królową Polskich Wód, czyli z Wisłą w Płocku, kończy się. Właśnie kończymy. Byliśmy 1,5 dnia na wodzie. Dzięki, Marcin, jeszcze raz za zaproszenie na swoją skylę 390. Na pewno zawitamy jeszcze. Na pewno w przyszłym roku, ale w innym miesiącu. Tutaj chłopacy, co łowią, powiedzieli, że ten sierpień taki średni jest. Szczególnie napotkaliśmy na nas chyba złe warunki, ponieważ woda śmierdzi, brzydki kolor. Te deszcze, które były ostatnio, zalały Warszawę, też może to spowodowały, że te ryby pochowały się. No nie było takich gigantów, które myśleliśmy, to co zobaczyliśmy na Katwiszka Poland, że pływają tyle, ile ryb oni tutaj złowili pięknych. My największą rybę, jaką złowiliśmy, Grzesiu, jaka największa ryba, jaką widzieliśmy? Jaką widzieliśmy? Nie wiem, 220-230 i to była jedyna ryba, która tutaj, taka duża, gruba. My złowiliśmy dwie ryby, jeszcze ogólnie trzy, bo jedna mała w trollingu. Dwie z Werta, jedna 200 z małym plusem, druga troszkę mniejsza, ale fajnie, że nasza mała taka taktyka, co łowimy ryby w Szczecinie, zadziałało. Na pewno w przyszłym roku zawitamy. Takie małe podsumowanie z twojej strony, Grzesiu? Nie, jest ciężko. Trzeba też jak zwykle trafić w okres dobrego jakiegoś. Nie trafiliśmy po raz kolejny, tak jak byliśmy w kwietniu na Ebro, nie trafiliśmy wspólnie z Grześkiem na dobre warunki. Tym razem nie udało nam się tutaj trafić w Płocku dobrego czasu, że te ryby po prostu wielkie pływają. Może pojedyncze sztuki jakieś tam gdzieś pływały, ale to były ryby gdzieś 180, 170, 160. No nie chciały z nami w ogóle współpracować. Pierwszej nocy jak przyjechaliśmy, to mówię, trafiliśmy w nocy rybę, potem samego rana. No i potem już pustynia. Nie trzeba walczyć, wracamy do Szczecina. Jeszcze raz dzięki wszystkim za subskrypcję, za każdą łapkę w górę. A wędkę, na którą łowiliśmy, to jedna ryba wyjechała na Origin V Active S, ta większa, a druga na
V-Spina 23. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tym wentek, to oczywiście polecam chłopaków w Maxfish Szczecin. Jeżeli macie jakiś problem z doborem sprzętu, zadzwońcie do mnie, ja wam pomogę lub do mnie napiszcie w moich mediach. Więc jeszcze raz dzięki za wszystkim, że byliście. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Do następnego.